W tym nagraniu zastanówmy się, jak zmienia się moc kwasów beztlenowych składających się z atomu wodoru i atomu fluorowca, czyli atomu 17 grupy w układzie okresowym pierwiastków. Kwasy beztlenowe fluorowców to kwas fluorowodorowy, chlorowodorowy, bromowodorowy i kwas jodowodorowy. W roztworze wodnym wszystkie te kwasy w większym bądź też mniejszym stopniu dysocjonując jon oksoniowy i anion fluorowcowy. Im większa liczba cząstek kwasu zdysocjuje, im większe będzie stężenie jonów oksoniowych powstałych w wyniku reakcji dysocjacji, tym mocniejszy kwas. Stała dysocjacji kwasów fluorowodorowych w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi około dla kwasu fluorowodorowego 10 do minus 3, dla kwasu chlorowodorowego 10 do 7, bromowodorowego 10 do 9 i jodowodorowego 10 do 10. Wiemy już, że im wyższa wartość stałej dysocjacji, tym większe stężenie produktów reakcji chemicznej, której wartość stałej dotyczy. W przypadku dysocjacji kwasów jest to stężenie jonów oksoniowych i anionów reszty kwasowej, a im większe stężenie jonów oksoniowych, tym silniejszy kwas. W takim razie po porównaniu wartości stałych dysocjacji kwasów widać, że moc kwasów wzrasta od góry do dołu w tym szeregu. Moc kwasów beztlenowych w 17 grupie wzrasta wraz ze wzrostem numeru okresu. Kwas jodowodorowy ma największą wartość stałej dysocjacji i jest najmocniejszym kwasem spośród tych czterech kwasów. Natomiast kwas fluorowodorowy ma najmniejszą wartość stałej dysocjacji i jest najsłabszym kwasem w tym zbiorze. W trakcie dysocjacji kwasów beztlenowych atomów 17 grupy w układzie okresowym pierwiastków poza anionem oksoniowym powstaje również anion fluorowca. Zgodnie z teorią Bronsztedta-Lowrego jest to sprzężona zasada z kwasem fluorowcowodorowym, ponieważ powstaje w wyniku odszczepienia protonu od kwasu. Kiedy od kwasu fluorowodorowego odszczepisz proton, pozostanie zasada, anion fluorkowy. Zasadą dla kwasu chlorowodorowego będzie anion chlorkowy, a dla kwasu bromowodorowego anion bromkowy. Dla jodowodorowego anion jodkowy. Jeśli kwas jodowodorowy jest mocnym kwasem, to sprzężona z nim zasada musi być stabilna w roztworze wodnym. Moglibyśmy powiązać stabilność sprzężonych zasad z długością promienia jonowego. Mam nadzieję, że pamiętasz z poprzednich nagrań, że w 17 grupie wraz ze wzrostem numeru okresie w układzie okresowym pierwiastków wzrasta promień anionu. Wielkość anionu ma wpływ na to, czy jest on stabilny w roztworze, czy też nie. Elektrony walencyjne w anionie jodkowym znajdują się dalej od jądra niż elektrony walencyjne w anionie fluorkowym. Jeśli są dalej, to też są najmniej poupychane, a przez to mamy większą dekoncentrację ładunku ujemnego. Stąd też anion ten jest bardziej stabilny w roztworze. Wraz ze wzrostem promienia anionu w 17 grupie maleje elektrojemność tych atomów, czyli zdolność do przyciągania elektronów. Więc w kwasie jodowodorowym atom jodu słabiej przyciąga elektron atomu wodoru. Tutaj para elektronowa tworząca wiązanie kowalencyjne spolaryzowane słabiej ze sobą oddziałuje, aniżeli w przypadku fluorowodoru, gdzie atom fluoru ma największą możliwą wartość elektrojemności. A co za tym idzie, najbardziej przyciąga do siebie elektron atomu wodoru. Przez co wiązanie kowalencyjne jest tutaj o wiele silniejsze. Zobacz, ile około wynoszą poszczególne energie wiązań dla tych kwasów fluorowodorowych. Energia wiązania wodór-fluor wynosi około 565 kJ na mol. Natomiast energia wiązania wodór-jod wynosi 299 kJ na mol. Im silniejsze wiązanie kowalencyjne, tym trudniej je zerwać w trakcie dysocjacji, a tym samym trudniej powstają jony oksoniowe odpowiedzialne za moc kwasów. Idąc dalej, im trudniej powstają jony oksoniowe, tym ich stężenie jest mniejsze, a im mniejsze to stężenie, tym słabszy kwas.